Cześć, witam ponownie. Dzisiaj chciałabym kontynuować temat związany z life coachingiem. Wielu z Was zadaje mi pytania dotyczące tego, z jakimi problemami ludzie przychodzą do coacha. Już na samym początku duże sprostowanie. Life coach nie pracuje z problemami, ale z Waszymi celami. Niemniej jednak ludzie przychodzą z różnymi sprawami. I tak na przykład, jeżeli ktoś zgłasza się do mnie mówiąc, że nie ma pracy, pytam go w pierwszej kolejności, czego chciałby w zamian. Okazuje się, że chciałby pracy. Chciałby pracować, chciałby być zatrudniony. Pytam, w jakim zawodzie, gdzie chciałby pracować, z kim chciałby pracować, jakie honorarium chciałby otrzymywać w skali tygodnia, miesiąca, w skali roku. Te pytania powodują, że cel mojego klienta staje się coraz bardziej szczegółowy, a przez to coraz bardziej realny, dzięki czemu możemy zbudować odpowiednią strategię jego osiągnięcia. Coach bowiem pracuje z celami swojego klienta. Jego zadaniem jest pomóc klientowi w osiągnięciu jego celów, w realizacji jego planów i urzeczywistnianiu jego marzeń. Z jakimi więc sprawami ludzie przychodzą do coacha? Są osoby, które powiedzmy mają złamane serce i potrzebują otrząsnąć się po nieudanym związku. Są ludzie, którzy szukają miłości, szukają odpowiedniego partnera. Gabinet Life Coacha to miejsce, w którym można załatwić również takie sercowe sprawy. Są ludzie, którzy chcieliby założyć własny biznes, własną firmę, bądź też chcieliby poszerzyć swoje kompetencje odnośnie zarządzania korporacją, w której aktualnie pracują. Inni natomiast chcieliby zacząć zarabiać większe pieniądze, bądź też zmienić swój wygląd, zrzucić zbędne kilogramy, wyrzeźbić odpowiednio sylwetkę. Jeszcze inni pracują nad relacjami z bliskimi, ze swoimi dziećmi, tutaj mówimy o parental coachingu, bądź też chodzi im o poprawę relacji ze swoimi klientami, bo na przykład są osobami prowadzącymi własną firmę i mają problem z komunikacją. Także do life coacha ludzie trafiają z najróżniejszymi życiowymi sprawami. Ja powiedziałabym, że ze wszystkimi, które dotyczą ich codzienności, a których poprawa sprawiłaby jednocześnie, że ich prywatne czy też zawodowe życie uległoby dużej zmianie. Zatem wychodząc z gabinetu life coacha niejednokrotnie zyskujemy zupełnie nowe życie. To znaczy w tym życiu nadal są powiedzmy te same osoby, wykonujemy tę pracę, którą wykonywaliśmy do tej pory, ponieważ ona nam odpowiadała, ale zmienia się nasze spojrzenie na świat, zmienia się nasze podejście do życia, okazuje się, że mamy więcej odwagi do tego, by realizować swoje projekty. Mamy większą chęć poznawania nowych ludzi, większą odwagę w stosunku do, powiedzmy, płci przeciwnej, bo i z takimi rzeczami trafiają osoby do coacha. Muszę Wam powiedzieć, że osoby, które do tej pory nie słyszały o life coachingu, powinny więcej poczytać na ten temat, ponieważ jest to metoda pracy, która przynosi ogromne korzyści. Za niewielkie pieniądze możecie mieć swojego prywatnego coacha, z którym będziecie się spotykać powiedzmy raz na 2 tygodnie, bądź też raz w miesiącu, a zobaczycie, jak Wasze życie ulegnie diametralnej zmianie. Będziecie piękniej wyglądać, lepiej się czuć, będziecie dysponować większą ilością pieniędzy, będziecie z wielką radością realizować swoje marzenia, pragnienia, będziecie spełniać swoje pasje, będziecie dbać o swoje zainteresowania, będziecie poznawać nowe, cudowne miejsca, przeżywać wspaniałe przygody. To wszystko można uzyskać dzięki life coachingowi, który w tłumaczeniu na polski oznacza trening życia. Jest to pewnego rodzaju sposób na życie i to bardzo dobry sposób na życie, który sprawdził się w moim przypadku i sprawdza się w przypadku wielu osób, które wyszły z mojego gabinetu bądź też spędzały czas na szkoleniach prowadzonych w moim instytucie. Zapraszam na stronę www.szkoleniawusa.com, jak i na www.annabarauskas.com. Tam znajdziecie więcej informacji na temat treningu życia i dowiecie się, co zrobić, żeby żyć tak,
jak zawsze chcieliście i znaleźć się w miejscu, do którego zawsze dążyliście, będąc tym kimś, kim zawsze chcieliście być w swoich marzeniach. Nie czekajcie dłużej. Wprowadźcie trening życia do swojej codzienności już teraz. Zapraszam serdecznie. Cześć!